Legenda o czerwonej pandzie. Jaką bajkę ci dzisiaj przeczytać? Tę o pociągach? Nie tę. O tygrysie? Księżycu? Słyszałem je już tysiące razy. Opowiedz mi coś nowego. Dobrze, niech pomyślę. Dawno, dawno temu była sobie mała, czerwona panda. Była mała, czerwona panda, która chciała być odważna jak lew. Ha! Więc szła bardzo, bardzo długo przez ogromną, gorącą pustynię. A potem znalazła małą łódkę i zaczęła płynąć przez wielki ocean. Rosie! Co? Co się stało? I co było później z czerwoną pandą? Nie mogłem spać! To najlepsza bajka na świecie! A, no dobrze. Więc czerwona panda dotarła do wielkiej, zaśnieżonej góry. Zaczęła się na nią wspinać, ale nagle poślizgnęła się na lodzie. I spadła! Ale nic jej się nie stało. Wtedy pojawiła się mądra, niebieska sowa. Powiedziała: idź za mną, a pokażę ci, gdzie można znaleźć dar odwagi. I odleciała, ale panda nie mogła za nią nadążyć. I co było potem? Obiecałam, że pomogę Oli. Opowiem ci wieczorem. Ale nie chcę tyle czekać. Jaka szkoda, że nie masz rolek. Pojeździłbyś ze mną. Szkoda. Cześć, Filipie. Cześć, Bruno. Opowiem wam coś. To bajka Rosie. Okej. A o czym jest? O czerwonej pandzie. Więc dawno, dawno temu żyła czerwona panda, która chciała być tak odważna jak lew. Więc... Co to za panda? Jest zmyślona, to tylko bajka. Uwielbiam bajki. Mów dalej. Dzięki, że mi pomagasz. Mam tak dużo rzeczy do ułożenia. Może posortujmy to według kolorów. Cześć. To Dziubek. Czego on chce? Cześć, Dziubku. I co było później? Po tym, jak czerwona panda goniła mądrą niebieską sowę. Ale o czym ty mówisz, Dziubku? To moja bajka dla kicka. Uwielbiam pandy i sowy. Opowiedz mi ją. Mnie też. Dobrze. Zrobiłem ci duże rolki. Teraz pojeździmy razem. Dzięki. Chciałbym poznać zakończenie bajki Rosie. Ja też. Kicek opowiedział mi wszystko o mądrej sowie. Małe żołędzie też są ciekawe, co dalej. Muszę poczekać do zakończenia aż do wieczora. A może, jeśli poprosimy Rosie, to powie je teraz. Tak! Świetny pomysł! Może zjedziesz na rolkach? Wypróbuję je później. Prosimy! Ładnie prosimy. Ale teraz muszę pomóc Oli. Ja też chcę poznać zakończenie. No proszę, co się stało z pandą, kiedy goniła mądrą sowę? No dobrze, opowiem wam. Opowiem wam później. Kiedy? Po zachodzie słońca, obok boiska. Hurra! Dziękujemy! Ale ja ci zazdroszczę. Ty już znasz zakończenie. Wyjątkowa bajka wymaga wyjątkowej sceny.
Bruno, możemy teraz pojeździć? No dobrze. Będziesz jechał najszybciej na świecie. Super, nie? To dość strome wzgórze. Może spróbujmy po czymś płaskim. Przecież cały czas będę przy tobie. 3, 2, 1, ruszamy! O, hurra! To był trudny kawałek. Bruno, nic ci nie jest? Nie, chyba nie. Naprawię to. Znowu będziesz mógł jeździć. Ja powinienem chodzić, nie jeździć. Przepraszam, chyba jestem na to za mało odważny. A. Rosie, szukałam cię już wszędzie. Co się stało? Nie wiem, jak zakończyć bajkę. Nie mogę nic wymyślić. Oj! Wszyscy będą bardzo zawiedzeni. Scena wygląda wspaniale. Jesteśmy tacy przejęci. Nie przejmuj się. Czerwona Panda opowie, co było dalej. Zobaczysz. Ale Olu, Czerwona Panda nie istnieje. Bruno, wejdź na scenę, a ja włączę reflektor. Ja? Na scenę? Nie musisz tam iść. Ja to zrobię. Szybko, chodź ze mną. Olu, o co w tym chodzi? Musimy pomóc Rosie. Mamy mało czasu. Zapraszam na uroczysty finał Legendy o Czerwonej Pandzie autorstwa wspaniałej bajkotwórczyni Rosie. Więc Czerwona Panda próbowała znaleźć mądrą sowę i wtedy... Mała zmiana planu! Teraz to my opowiemy wam legendę o Czerwonej Pandzie! O! To Czerwona Panda! Długo podróżowałem przez... Ocean! Ocean! Wspięłam się na... Górę! Tak, i teraz muszę znaleźć mądrą sowę. Tylko ona może dać mi dar odwagi. Możesz mi przynieść niebieski szal z piór? Muszę go pożyczyć natychmiast. Gdzie, ach gdzie jest mądra niebieska sowa? To ja! Mądra niebieska sowa. Nie ma potrzeby dawać ci daru odwagi. Ty już jesteś odważna. Przebyłaś ocean. Wdrapałaś się na górę. I wyszedłeś na scenę przed tyloma przyjaciółmi. Jesteś najodważniejszym misiem na świecie. Raczej pandą. A tak, czerwoną pandą. Dziękuję, mądra Rosie. Mądra niebieska sowa. Niech żyje czerwona panda oraz mądra sowa! Rosie, opowiesz mi jakąś prawdziwą bajkę, jak ta o pandzie? Dawno, dawno temu był sobie niebieski królik, który skulił się w swoim hamaku i poszedł spać. Nie jestem śpiący. Chcę posłuchać bajki. Dzisiaj to ty opowiadasz bajkę. Ta bajka była prawdziwa.
Ciekawa historia o Oli i czterech misiach. Mogę? Proszę! Proszę, Rosie! Kicek, nie widzisz, że jestem zajęta? O, proszę, Rosie! Wiem, że potrafię! Proszę! Okej. Możesz być jednym z trzech niedźwiadków. Tak! Nie zawiodę cię, Rosie! Jasne. Na czym skończyłam? Którym? Co którym, Kicek? Którym misiem jestem? O, mama miś? Ha, świetnie! Spróbujmy jeszcze raz. Rosie? Co teraz, Kicek? To chyba jest twoje! A, dziękuję. A teraz naprawdę daj mi skończyć pisać moją sztukę. W przeciwnym razie nie będziesz w ogóle misiem. Okej, już mnie nie ma. Ups, przepraszam! Skończyłam! Napisałam sztukę! Złotowłosa i trzy niedźwiadki. O, dobra robota, Rosie! Czy mogę być teraz mamą misia? Nie, dopóki nie mamy pozostałych aktorów. To jest ich więcej? Tak. Jest mały miś i tata miś i... Tak, i złotowłosa. A, i wilk. Nie ma żadnego wilka, Kicku. Czy każdy jest zadowolony ze swojej roli? O, tak. Rola narratora jest w najlepszych rękach. To... Świetnie, Dębiak. Bruno, jesteś tatą misiem. Zawsze chciałem być misiem. Filip, ty będziesz małym misiem. A, czy muszę być dzieckiem? Tak. A ty, Olu, jesteś złotowłosą. Obym była dobrą złotowłosą, Rosie. Nie martw się, Olu. Złotowłosa nie jest dobra. Jest niegrzeczna. Ale ja nie chcę być niegrzeczna. A małe żołędzie będą publicznością. O, zmiatajcie już, żebyśmy mogli poćwiczyć. Dlaczego one tak robią? Okej, Dębiak, zacznijmy sztukę. Dawno temu... Żyła sobie mała dziewczynka O, złota włosa! Uwielbiam tą opowieść! I uwielbiam dobrą sztukę! Jaką mam rolę? Nie ma dla ciebie roli, Dziubek. O, rozumiem. Urodziłem się, by grać, wiesz? Pod tymi piórami bije serce gwiazdy! Czekaj, Dziubek! Zawsze możesz robić coś innego, prawda, Rosie? Co? Ha, oczywiście! Możesz być odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe? Co to jest? Jak pukanie do drzwi, hukanie sowy i... Nie. Ja nie pukam, ani nie hukam. Jestem wyćwiczonym aktorem. A co powiesz na... kierownika sceny. Co to jest? To znaczy, że masz wszystko pod kontrolą. Świetnie jest mieć coś pod kontrolą. Dobrze. Ty wszystkich zorganizujesz, a ja przygotuję kostiumy na dzisiejsze przedstawienie. Dobrze. Są trzy miseczki owsianki i trzy łyżki. Teraz potrzebuję krzeseł. Mam nadzieję, że Dziubek ma się dobrze. Wyglądał na rozczarowanego. Okej, Olu. O, jaki piękny dom. Jestem bardzo zmęczona i... Olu. Musisz mówić dużo głośniej. Wybacz, Dziubku. Tutaj, posłuchaj. Jaki piękny dom. Widzisz? Musisz dać z siebie wszystko, co masz. Jaki piękny dom. Ach, nie. To nie
jest mały miś. To jest mały miś. Kto spał w moim łóżeczku? Tak? Teraz twoja kolej. Gugi-gu. Kto spał w moim łóżeczku? Jedyne co mówię, to że mama misia powinna mieć szminkę. To mama misia. Ale ja nie chcę mieć szminki. A ja nie chcę być krzykliwa. A ja nie chcę robić dziecięcych odgłosów. Jestem kierownikiem sceny, więc ja tu dowodzę. To tylko zabawa, dziuby. Dyno ma rację. Więc ja się więcej nie bawię. Witajcie, kochani. Jak idzie granie w sztuce? Nie za dobrze, powiem szczerze. Gdzie jest dziubek? Poszedł. Ciągle mówił nam, co mamy robić. Kazał mi robić dziecięce odgłosy. Ojej. Słuchajcie, czy możecie przygotować scenę do przedstawienia? Muszę porozmawiać z dziubkiem. Dziubek! Tutaj jesteś. O co w tym wszystkim chodzi? Nikt mnie nie lubi. Oczywiście, że cię lubią. Nie lubią, kiedy się nimi rządzi. Przepraszam, tylko że ja naprawdę chciałem grać w sztuce. Ej, proszę, powiedziałem to. Wtedy przepraszam. Nie napisałam wystarczająco dużo ról. To moja wina. Właściwie to dlaczego Złotowłosa ma tylko 3 misie? 3 misie to za mało. Masz rację, dzióbku. 3 misie to za mało. I gdzie teraz idziesz, Rosie? Zobaczysz. Do zobaczenia na wzgórzu. Kiedy to się zaczyna? Jest śmieszne, chcę śmieszne. Ja chcę pączki. Małe żołędzie, cierpliwości. Sztuka rozpocznie się wkrótce. Gdzie jest Rosie? Powiedziała na pewno, że tu się spotkamy. Lepiej pójdę i zobaczę, gdzie ona jest. Rosie! Tada! Co to jest, Rosie? Zdecydowałam, że zagramy inną sztukę kicku. Nazywa się Ola i 4 misie. Chodźmy. 4 misie? A tata misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Więc mama misia mówi. Kto spał w moim łóżku? A mały miś mówi. Gugu. Kto spał w moim łóżeczku? Tak. I dziadek misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Ja! To byłam ja! Piszę sztukę, wiesz, Rosie? Serio? Tak! Nazywa się Serkicek i Smok. O czym ona jest? Więc jestem tym dzielnym rycerzem wyśniącej zbroi Serkickiem i ratuję piękną niewiastę przed wielkim, warczącym, zielonym smokiem ziejącym ogniem. O, Kicek. Brzmi cudownie. Widzę siebie teraz w długich, rozpuszczonych włosach, z pieprzykiem na policzku. Ratunku, ratunku, wołałabym. I wtedy przybyłbyś na wspaniałym koniu i uratował mnie. O tak, byłabym idealną księżniczką. O, a to szkoda. Myślałem, że będziesz smokiem. Smokiem? Bardzo śmieszny, Kicek. Bardzo śmieszny.